Oto Ksiegu G90, radiostacja bardzo popularna. Ten egzemplarz wypożyczył mi Tomek SP9TP. Bardzo dziękuję. Miałem okazję go testować przez około 2 miesiące. Zrobiłem trochę łączności terenowych. Zrobiłem tutaj trochę łączności w domu podczas live'ów. I chciałem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Nie będzie to taka typowa recenzja, w której będę opisywał jakby funkcje tego radia i możliwości, ponieważ takich recenzji, takich filmów, tutoriali, jak to obsługiwać, jest w internecie mnóstwo, jest to popularne radio. Ja podzielę się z Wami moimi jakby takimi spostrzeżeniami na temat tego urządzenia i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest to dobry wybór, na przykład dla osoby, która dopiero dostała znak, chce wejść w świat KF-u, czy to jest dobry wybór. Może zacznę od zalet, które zauważyłem. Moim zdaniem, no po pierwsze cena oczywiście, to radio nowe można kupić poniżej 2000. Więc moim zdaniem jest to bardzo konkurencyjna cena. W tej cenie ciężko kupić jakieś inne radio KF-owe z wyświetlaczem takim z wodospadem oczywiście. Poniżej 2000 w zasadzie można kupić tylko sprzęt używany. Druga zaleta, moim zdaniem, nawet nie wiem, czy nie powinna być na pierwszym miejscu, to jest fantastyczna skrzynka antenowa zawarta w tym radiu. Można powiedzieć, że umie zestroić przysłowiowy kawałek drutu. Na przykład podczas jednego z live'ów zestroiłem skrzynką w tym radiu antenę dipolową na 80 metrów, dipol na 80 metrów, zestroiłem na pasmo 160 metrów i zrobiłem łączność z Czechami. Tą samą antenę, ten dipol, próbowałem zestroić skrzynką antenową WSU FT920 i się nie udało, niestety, a tutaj bez problemu. Tyk, tyk, tyk. No i patrzcie. No i patrzcie, skrzynka w G90 zestroiła mi dipol bez problemu. Oscar Lima 100 Radio Alpha Delta Italy Ocean calling CQ and listening over. Sierra Quebec 7 Sierra Echo. Sierra Quebec 7 Sierra Echo tě volá. No právě. No tak je to Sugar Echo na konci a je to QRM. No koukám, Sugar Queen 7 Sugar Echo. So very weak signal, 4x4, 4x4, a my name is Tom Tango, Oscar Mexico, Mike back to you. Skrzynka stroi no praktycznie każdą antenę na każde pasmo. To też zaobserwowałem podczas eksperymentów z moją anteną teleskopową na KF, o której nagrałem film, link macie u góry. I tą antenę po wysunięciu, ten promiennik ma około 5 metrów, to radio, skrzynka w tym radiu stroi praktycznie na każdym paśmie. W tej chwili mam tą antenę właśnie podłączoną, postawioną na samochodzie. Jest zestrojona na pasmo 40 metrów. Pokażę Wam, jak wygląda. Aha, to radio właśnie ma fajny miernik SWR-u. Proszę bardzo, przytrzymuję i mamy wykres SWR. Tak wygląda z włączoną skrzynką, ale wyłączę skrzynkę i pokażę Wam, jak jest zestrojona ta antena. No tak jest zestrojona na pasmo 40 metrów. Przełączę się teraz na 80 metrów i pokażę Wam bez skrzynki, jak jest zestrojona. No, praktycznie SWR jest gdzieś tam na górze. SWR 4, czyli maksimum tutaj. A teraz spróbujemy zestroić to skrzynką.
Zestroiła się bez problemu. Sprawdźmy SWR. No i proszę, zobaczcie, jaka różnica. SWR 1. Pięknie. Moim zdaniem to radio ma też świetny odbiornik, naprawdę czuły, dobry tor małej częstotliwości, barwa dźwięku jest bardzo, bardzo dobra, nie ma harczenia, nie ma przesterów, wszystko jest ok. To mi się też w nim podoba. Większych wad w zasadzie nie znalazłem. Nie nazwałbym tego, o czym teraz będę mówił, wadami, tylko raczej cechami tego urządzenia. Moim zdaniem ma ono jednak troszkę małą moc. Te 20 W nie zawsze wystarczają. Do aktywacji terenowych jak najbardziej. To radio jest idealne do pracy w terenie i ta moc 20 W całkowicie wystarcza do pracy w terenie. Natomiast jako radio domowe, no to już tej mocy czasami brakuje. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce kupić radio do domu, jako główne radio, do pracy głównie w domu, no to celowałbym jednak w coś większego. Druga wada, która w zasadzie nie jest wadą, to też jest cecha tego urządzenia, to moim zdaniem jest za mały wyświetlacz. No, to urządzenie jest generalnie małe, no porównam to do Baofenga, zobaczcie. Ono ma szerokość, w zasadzie ten panel przedni jest wielkości Baofenga. Więc ekran tego urządzenia ma powierzchnię mniej więcej dwóch, może trzech ekranów Baofenga. Jest naprawdę nieduży, ale na przykład dla osób z wadą wzroku, no to już te literki na tym wyświetlaczu są naprawdę małe. Tutaj obraz z kamery jest dość znacznie powiększony, więc wydaje się to wyraźne i czytelne, ale na przykład dla mnie, osoby, która chodzi w okularach, ten ekran jest mało czytelny, no i trzeba się w niego wpatrywać z bliska, żeby wszystko dobrze widzieć, wszystkie napisy, cyfry i tak dalej. To samo dotyczy napisów na tych przyciskach. Te przyciski mają, ja wiem, może z 5 mm szerokości, więc literki mają może z 2 mm wysokości, tak na moje oko. Ale tak jak mówię, to nie jest wada, to jest cecha tego urządzenia. Ono jest małe, ono jest przeznaczone do pracy w terenie i dlatego jest tak zminiaturyzowane. No i w związku z tym ma też mały ekran. W terenie sprawdza się świetnie, robiłem z tego live'y i nie tylko, i spisywało się świetnie, zużywa niedużo prądu, maksymalnie chyba 8 amperów w piku przy maksymalnej mocy, przy odbiorze no to jest bardzo mały pobór prądu, już nie pamiętam w tej chwili, ale naprawdę jest ono, można powiedzieć, energooszczędne. Jest wygodne, jest ta obsługa, mimo że tych przycisków nie ma dużo, jest dość intuicyjna. Fajne radio. Mnie się podoba. Jeśli miałbym kupić radiostację do pracy w terenie, to na pewno bym je kupił, bo do tego celu sprawdza się świetnie. Jeśli miałbym kupić radio głównie do pracy w domu, to wybrałbym jednak coś większego, z większym ekranem, bardziej wygodnego, z większą mocą. Czy jeszcze jakieś wady? W zasadzie nie zauważyłem większych wad tego urządzenia. Nigdy mi się nie zawiesiło, nie wykonywało jakichś nieprzewidzianych, nie miało jakichś nieprzewidzianych reakcji, nie zaskoczyło mnie niczym. Po prostu pracowało, wszystko działało. Jeszcze rzeczą, do której można by się delikatnie przyczepić, to jest ten głośniczek. On jest nieduży, ma średnicę, ja wiem, kilku centymetrów. Tutaj jest u góry. Aha, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Przy regulacji głośności między zerową głośnością a pierwszym stopniem jest bardzo duża różnica. Nie da się ściszyć bardziej. Albo tak, albo zero. Między tym pierwszym a drugim
różnica już jest nieduża. Więc ta regulacja zaczyna się od jakby dość wysokiego poziomu. Z drugiej strony zauważyłem czasami w terenie, że jeśli rozmawiałem z bardzo słabą stacją, to mimo rozkręcenia głośności maksimum, no z tego głośniczka no nie było tak dobrze słychać. Musiałem się mocno wsłuchiwać w to. Oczywiście sposobem na to są słuchawki. Tutaj z boku, po lewej stronie mamy wejście słuchawkowe, aktywowane przyciśnięciem regulacji głośności, więc można używać słuchawek też. Mikrofon bardzo wygodny, funkcjonalny, z dodatkowymi przyciskami, które chyba można programować. Bardzo fajna, taka wygodna, dość duża gruszka w porównaniu do całego radia. Zobaczcie, ona ma prawie długość taką jak szerokość tego panelu przedniego, więc bardzo fajna, wygodna grucha. Tyle moich przemyśleń. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Tak jak mówię, no nie jest to typowa recenzja, nie omawiam wszystkich funkcji tego radia, tylko są to raczej takie moje luźne przemyślenia na jego temat. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie. Wiem, że ono jest popularne, wielu z Was ma to radio, więc bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. Na koniec jeszcze wstawię kilka łączności, które zrobiłem przy użyciu właśnie tego Xiegu G90. Dziękuję za oglądanie. No i chętnie poczytam, co macie na ten temat do powiedzenia, napisania. Cześć. SQ7, Stefan Ewa. No witam, witam, cześć. Wiesz co, słabo Was odbieram, słabo. Raport to 3.5, sporo szumów. Ja teraz nadaję z Xiegu tylko 20 W mocy, więc ciekaw jestem, jak ja tam u Was wychodzę. SP6 PWT, SQ7 SE. Tak, dziękuję, dziękuję. SQ2 BXI, SQ7 Stefan Ewa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Więc tak, to jeszcze raz. Robię te testy tej mojej anteny samochodowej 5-metrowej teleskopowej na samochodzie. Moc 20 W, radio Xiegu G90. No i tak to u mnie wygląda. Powiedz, jak u Ciebie moc, jaka antena, co tam po Twojej stronie? Proszę bardzo. SQ7SC, DG7WA. No Andrzej, u mnie to wychodzi, że mam 5-5 na radio Zafnek, Xiegu G90, wiem, bo też używam takiego mówiłu. No ale jest w pełni zrozumiałem i można być zadowolonym. Proszę u Ciebie, SQ7SC, DG7WA. Super, bardzo Ci dziękuję za raport. Ty u mnie wychodzisz też na 5.5. 5.5. Ja mam tutaj bardzo małe tło. Mimo że jestem niedaleko od mojego domu, to mam małe tło. Co ciekawe, powiem Ci, że nie stroiłem tej anteny analizatorem, tylko po prostu tak ją rozsunąłem i zestroiłem skrzynką w radiu. Więc jestem w szoku, że aż tak daleko udało mi się dolecieć. W ogóle jest chyba ładna propagacja, bo bardzo dużo słyszę stacji z Włoch, z Niemiec, z Rosji, pół Europy słychać na 40. Także bardzo ładnie. DG7WA, SQ7SE. SQ7SE, DG7WA, tak. Dość ładnie to dzisiaj leci, ja przed chwilą akurat byłem na tej częstotliwości, bo przed chwilą leciała akcja dyplomowa.